Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja oraz telewidzów Telewizji Trwam i zapraszam na naszą relację z modlitwy Anioł Pański wraz z papieżem Franciszkiem. W dzień bardzo szczególny, ponieważ mamy dzisiaj to święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Zbliża się również ten szczególny czas roku poświęconego świętemu Józefowi, który jest właśnie takim szczególnym opiekunem wszystkich rodzin. Pamiętajmy, abyśmy w życiu codziennym zwracali się do Niego, prosząc o Jego wstawiennictwo i o Jego opiekę. A my oczekujemy już na pojawienie się papieża w oknie i rozpoczęcie wspólnej modlitwy Anioł Pański. Tym razem modlitwa będzie z Biblioteki Papieskiej. Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Kilka dni po Bożym Narodzeniu liturgia zachęca nas do spojrzenia na świętą rodzinę Jezusa, Marię i Józefa. Wspaniale jest zastanawiać się nad tym, że Syn Boży, podobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował ciepła rodziny. Właśnie dlatego rodzina z Nazaretu jest rodziną wzorcową, w której wszystkie rodziny świata mogą znaleźć pewny punkt odniesienia oraz inspirację. W Nazarecie rozpoczęło się ludzkie życie Syna Bożego. Kiedy został poczęty przez Ducha Świętego w dziewiczym łonie Maryi. W gościnnych murach domu w Nazarecie dzieciństwo Jezusa przebiegało w radości, otoczone macierzyńską opieką Maryi i troską Józefa, w którym Jezus mógł widzieć czułość Boga. Na wzór świętej rodziny jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny. Musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii. Gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. W ten sposób rodzina otwiera się na radość, którą Bóg daje tym wszystkim, którzy potrafią dawać z radością. Równocześnie odnajduje duchową energię, by otworzyć się na świat zewnętrzny, na innych, na służbę braciom, na współpracę w budowaniu coraz to nowego i lepszego świata, zdolna zatem stać się nośnikiem pozytywnych bodźców, ewangelizującą przykładem życia. To prawda. W każdej rodzinie są problemy. I czasami ludzie się kłócą. Ojcze, pokłóciliśmy się. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi. I czasami mamy, jako ludzie, zdarza nam się, że czasami pokłócimy się. Powiem wam jedną rzecz. Jeśli kłócimy się w rodzinie, aby nie zakończył się dzień bez pojednania się. Zanim dzień się skończy, trzeba się pojednać, ponieważ ta zimna wojna w rodzinie jest bardzo niebezpieczna, nie pomaga. W rodzinie są trzy
słowa, które warto zachować zawsze. Poproszę, dziękuję i przepraszam. Poproszę, aby nie być takim inwazyjnym. Poproszę, mogę coś zrobić, mogę wziąć coś. Poproszę, żeby nie być takim inwazyjnym. To jest pierwsze słowo. Dziękuję. Tyle pomocy, tyle rzeczy, które robimy jedni dla drugich. Umiejmy dziękować jedni drugim. Wdzięczność to jest jak krew szlachetnej duszy. I później to trzecie słowo, przepraszam. Ponieważ zawsze jako ludzie robimy rzeczy niezbyt dobre. Ktoś czasami się obrazi za coś, co powiemy, i umieć powiedzieć przepraszam. Nie zapomnijcie o tych trzech słowach. Poproszę, dziękuję i przepraszam. Jeżeli w rodzinie są te trzy słowa, rodzina funkcjonuje dobrze. L'esempio di evangelizzare con la famiglia ci chiama la festa di oggi. Święto dzisiejsze przypomina nam o ewangelizacji rodziny jako przykład życia. Dzisiejsza uroczystość wzywa nas do tej konieczności, proponując nam na nowo ideał miłości małżeńskiej i rodzinnej, jak to zostało podkreślone w adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, której piąta rocznica promulgacji przypadnie 19 marca. Aby kontynuować proces synodalny, która doprowadziła do jej publikacji, postanowiłem ogłosić specjalny rok poświęcony rodzinie, która zostanie zainaugurowana w zbliżającej się uroczystości świętego Józefa i zakończy się obchodami 10. Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się tutaj w Rzymie w czerwcu 2022. Ten szczególny rok będzie okazją do pogłębienia treści tego dokumentu poprzez propozycje i narzędzia duszpasterskie. Zostaną one udostępnione wspólnotom kościelnym i rodzinnym, aby towarzyszyły im w ich drodze. Już od tej chwili zachęcam wszystkich, by przyłączyli się do tej inicjatywy, które będą promowane podczas roku i będą koordynowane przez dykasterię do spraw świeckich rodziny i życia. Niech Dziewica Maria, do której zwracamy się teraz w modlitwie Anioł Pański, wyjedna dla rodzin całego świata, by były coraz bardziej zafascynowane ewangelicznym ideałem świętej rodziny, stając się zaczynem nowego człowieczeństwa oraz konkretnej, powszechnej solidarności. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielka, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wleć w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Módl się za zmarłych, wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam wszystkich Was, Wasze rodziny,
grupy, jak również pojedynczych wiernych, którzy uczestniczą w modlitwie aniołopańskim poprzez środki masowego przekazu. Chciałbym szczególnie pozdrowić te rodziny, które straciły w tym ostatnim czasie, ostatnim miesiącu jednego ze współmałżonków, czy też zostały dotknięte chorobą COVID-em. Rozszerzenie się tego wirusa miało dosyć znaczące reperkusje w życiu rodzinnym. Ja w moich modlitwach szczególnie polecam wszystkie rodziny, szczególnie właśnie te, które są doświadczone niezrozumieniem, mają rozmaite trudności. Niech Pan narodzony w Betlejem, niech prowadzi was przez drogi dobra. I nie zapomnijcie te trzy słowa, które pomagają utrzymać jedność rodziny. Poproszę dla szacunku innych, dziękuję, dziękować sobie wzajemnie i przepraszam wtedy, gdy zrobimy coś nie tak. I szczególnie wtedy, gdy się pokłócimy, abyśmy pogodzili się, zanim zakończy się dzień. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i nie zapomnijcie pomodlić się za mnie. Smacznego i do zobaczenia. Dobiega końca nasza transmisja Modlitwa Aniołopańska z papieżem Franciszkiem. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Również pozdrawiam. Żegna się z Państwem ojciec Paweł Pakuła, redemptorysta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.